Dzień dobry, moi drodzy, witam was w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w takiej niestandardowej lokalizacji, a to dlatego, że odwiedziłam Agnieszkę. Siema, cześć, cześć. Będziemy sobie losować, słuchajcie, z dwóch takich miseczek, jaką część twarzy mamy sobie pomalować i jakim produktem. Po prostu będziemy robić to w niestandardowej kolejności, no bo zależy to od tego, co nam się wylosuje. Różne miejsca i różne produkty i jak gdyby losujemy obie rzeczy, więc mogą być tak dziwne miksy. Zawsze każdy challenge jest inny, więc jestem taka podekscytowana. Będziemy się starać, żeby wyszło jak najładniej. Zawsze. Zawsze, no. To jest zawsze moja misja, że wiem, że ten challenge może nie wyjść, ale mam takie, zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby to wyszło dobrze. Umówmy się, że ja będę losowała, co maluję, a ty jakim produktem, dobra? Dobra. Jezu, ja się stresuję. I będziemy sobie malować policzki. W sensie teoretycznie powinniśmy zaróżowić je, czyli nakładać róż, ale zobaczymy jakim produktem. O Boże, i teraz będzie na mnie, jak to będzie zły produkt. Uwaga. Rozświetlacz. Rozświetlacz, nie najgorzej. Nie najgorzej, no. Okej, okay, dobra. Płynie. Rozświetlacz, właśnie to jest z kolekcji Beauty from Tricks. No więc możemy sobie nałożyć w sumie i płynny i potem sobie doklepać. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł pudrowy. Ja sobie użyję tego w pudrze. No. Dobra, no to zrobimy takie dwa różne. W sumie spoko, jak wybierzemy dwie różne formuły, potem się okaże, komu to lepsze wyjdzie. No, ja nawet zaczynam tak delikatnie. O Jezu, ja go nałożyłam tam, gdzie powinnam. No, a róż. Ja, naprawdę, odruchowo. Rozświetlacz i róż to idą w takich podobnych miejscach w miarę. O Boże, w ogóle jak to tragicznie wygląda, w sensie jest taka w ogóle niewyrównana skóra. Nie lubię robić najpierw oka, dlatego że ja lubię mieć ładnie zrobioną twarz, tak, zanim zacznę się tak malować. Zawsze mam wrażenie, jak zaczynam od oka, że jest za mocne, a potem dokładając, wiesz, całą resztę, to się tak fajnie wyrównuje, ale też zawsze zaczynam od twarzy. Lubię robić całą, bo wtedy mam takie, że okej, na tym takiej czystej płaszczyźnie mogę pracować. Tak. Pięknie, pięknie. No. Ale bardzo ładny rozświetlacz. Tutaj na środku nosa tak wygląda, tak jakby miał wyglądać, ale tutaj w całej reszcie jest dosyć tak. Tak, tu już jest tu włącz. Ale on jest taki, powiem ci, delikatniutki, ale widać go troszkę. Tak, tak, ładnie. No, na takiej niezapudrowanej skórze to generalnie ciężko, żeby też było widać jakoś mocno. Teraz będziemy sobie malować, będziemy konturować twarz. O, okej, okay, idziemy w miarę tak? Tak, tylko że właśnie to jest to, że na końcu będzie podkład, nie? Oby nie. Niech będzie teraz podkład. Cienie. Nie, są to cienie do pałek. Konfrujemy twarz cieniami. To też jest w miarę spoko. Tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Odcień nie jest super, ale da się pokonturować i... Zapomniałam, że to będzie takie intensywne. No, ja nienawidzę takich ust, wiesz, takich właśnie... Nude. Tak. Tak, ja też nie. W końcu ktoś! Zawsze mówię, że nie lubię takich nudziakowych, jasnych ust i ludzie mają takie, ale jak to, są super. No to są takie Kim Kardashian vibes, a ja totalnie się źle czuję w takich... Kurczę, wyglądam jakbym była brudna, po prostu mam wrażenie. Bez podkładu to po prostu nie wygląda. Jeszcze tu mi się ta plama taka zrobiła, Boże. To jest też tak, jak się pracuje z nowymi produktami na w ogóle zupełnie innej części twarzy. Tak. Nie spodziewasz się aż takiego pigmentu. Normalne konturowanie jest takie fajne, kremowe, nie zastyga, a tutaj masz, wiesz, cień zastygający. To jest bardzo ryzykowne to, co teraz robię. O kurczę, no. Jak ci zastygnie tak i będziesz miała takie kreseczki. No nie, ja się czuję brudna po prostu. Jakby podkład wylosował się podkład, to by było bardzo dobre. No. O Jezu, tu jakąś mam krechę. Jak to się stało? To by było tyle, spróbujemy, żeby było ładnie. Ej, no serio, bo jak wyjdzie nam podkład, to przynajmniej to wyrównamy jakoś, a jak nie, to będzie trochę pał. No jakby podkład był różem teraz jeszcze, jakbyśmy się zaróżowiły tak całkowicie. Dobra, wydaje mi się, że ja podkład mam. Podkład. Konturowanie. No mi się wydaje, że moje też jest już w miarę. Czuję się niezbyt piękna jeszcze. Ja też. Powiem ci, że ja wcale. Ale z drugiej strony dobre jest to, że mamy te same produkty. Tak. Jak nagrywałam z moją, to miałam tak, że ona wygląda tak ładnie, a ja mam cały wyświetlacz, mam takie why? Więc mamy oko. Produkty do brwi.
Poczułam taki mały ścisk w brzuszku, ale teraz już jest okej. Bo produkty do brwi to jest też bardzo duża jakby gama produktów. Tak. I pomada, i kredka, i jakiś taki eyeliner do brwi chyba ja mam. A możemy użyć na przykład do całego oka różnych produktów? Tak. Wszystko można, tylko musimy się z rzęsami. Ale to chyba pomada fajnie się sprawdzi. Ja bym dała żelki. O, tak! Dobrze nam to wyszło. Okay. Ja mam też fajny produkt, bo mam tutaj z taką z Maybelline, z gąbeczką, która daje kolor. I to może być fajne do cieniowania. Nice, a ja wezmę sobie po prostu zestaw taki do brwi z Urban Decay. Mam nadzieję tylko, że to mi się będzie blendować. Zrobię sobie taką bazę i potem... Najgorsze, że dalej to oko jest jakby, wiesz, takie niewyrównane i te wszystkie żyłki. Tak, więc ja chyba sobie to będę teraz próbować zamalowywać. No, mam wrażenie, że on mi znika, jak go blenduję. Patrz. O! Ja mam bardzo szare to oko. Ja normalnie nie robię takich szarych cieni, ale po prostu takie mam kolory tylko. Ale wiesz, robisz cut crease, ambitnie bardzo. Nie wiem, czy ktoś z was próbował sobie kiedyś jeździć kredką do brwi po oku, ale jeżeli nie, to tylko powiem, że nie jest to takie przyjemne. Ja to zaczynam blendować i to znika. Dobra, odpuszczam sobie to, spróbujemy faktycznie może tą kreskę tym pisakiem do brwi. W teorii to miało być łatwe, ale jak już przychodzi do praktyki, to przyznam szczerze, że jestem podirytowana trochę, bo to po prostu się tak nie trzymało oka za bardzo, trochę się tak rozwarstwiają, nie wychodzi to równo. Chociaż z daleka wygląda git. No, powiem ci, że jak normalny liner, tylko taki troszkę bardziej przezroczysty. Nie najgorzej. Ja z tej kreski powiem ci, że nawet jestem zadowolona. Oprócz tego, że jest taka właśnie rozwarstwiona. Już powiem ci, że czuję się ładniejsza dzięki temu. No, to prawda. Jakoś ta twarz trochę wygląda lepiej przy tym, jak te kreski doszły. Teraz nam zostało coraz mniej rzeczy. Mam nadzieję, że nie będziemy miały na twarzy niczego do ust, bo umrę. Tak. Autentycznie umrę. I jeszcze pomadka taka zastygająca. Jezu, bo błyszczyk i to wszystko takie... Ja tego na przykład do brwi nie lubię strasznie. O, a ja używam tylko jaśniejszego takiego. Ja totalnie po prostu mi to wyjeżdża we wszystkie strony, a ja właśnie najpierw robię twarz, a potem brwi. Próbujemy. No dobra, ja też tego nie używam jest do rzęs. On mi bardziej je skleja po prostu. Ej, ale widać, że jesteś pomalowana. Widać. Ale tak mega delikatnie. No generalnie nie wygląda to źle. Na pewno nie wygląda tak źle jak te rzeczy, które mamy na twarzy. Jakbym miała takie oko, to bym wyszła na miasto. Mm-hmm. Ale z tą twarzą tak jeszcze niekoniecznie, Kurczę, jeszcze jest dużo tych karteczek, a ja nie wiem, co tu jeszcze nam do tej twarzy zostało. Błysk na ustach, czyli do tego byśmy użyły błyszczyku normalnie. Okej, okay, czyli co zamiast błyszczyku mamy... Podkład! Oj! O nie! Aż mi się w ogóle zaszkliły oczy. Ja mam jeden taki ciemniejszy podkład, ale on jest taki pomarańczowy bardzo. Na pewno lepszy niż jasny. O nie. Ja nienawidzę jasnych ust. It's hurting my soul. Nie, to będzie taka Jessica totalna. Ja pierdzielę, tragedia. Dołożę sobie go trochę, bo on jeszcze się te takie zmarszczki w ustach powrzynał. No już nie pamiętam, kiedy ostatnio wyglądałam tak źle po make-upie, czy po, w trakcie. Może pomadka może to uratować, bo jak się trafi róż, aha, po prostu na ten podkład przykryjemy to jakimś różem. U mnie to jest prawie kolor mojej skóry. No u mnie trochę ciemniejszy, dlatego że nie jestem opalona, no. W ogóle mam wrażenie, że mam strasznie zżółte zęby przy tej pomadce. Tak, bo to przy żółce, jak się ma w ogóle jasne i tak w kolorze skóry, to od razu wszystko się robi takie... O, tragedia! No nie, ja nie czuję się piękna. Dobrze, lećmy dalej. O nie, wyrównanie kolorytu skóry. Nie patrzę. Pomadka do ust. Wiesz, taka pomadka, czyli musi być zastygająca. Ale może być też w sztyfcie. Może być, no. Mam nudziakowe pomadki w sztyfcie. O, to dobrze. To jest najjaśniejszy odcień, jaki ja mam. Ale jak masz jakieś nudziakowe, to nie pogardzę. Tak, muszę wstać i poszukać. Nawet nie wiem, kurczę, jak to zrobić, tak prosto z opakowania na twarz. Ja chyba tak zrobię i po prostu rozetrę to gąbeczką. Ja spróbuję może najpierw na rękę sobie dać i gąbeczką jakby spróbować przetransfer. Wow! No nie, no ja po prostu wyjdę totalnie brudna. Ja nie wiem,
czy da się to zrobić dobrze, szczerze mówiąc teraz. Uuu, chociaż poczekaj, jak się rozciera. Nie wiem, czy lepiej jest faktycznie robić takie krycie, czy tylko tak... Co, no ja zrobię tak, żeby trochę było tego koloru... wąsy. Sexy. Boże, jakie to jest złe. Ale to moje jednak jest totalnie taka, ma takie różowe vibe. O, ale twoja się jakoś tak ładnie rozkłada chyba. Z drugiej strony też mogło być gorzej. Mógł być produkt dobry, to już byśmy umarły. Powiem ci, że ty wyglądasz lepiej chyba dlatego, że jesteś opalona. A muszę sobie jeszcze to na szyję przyciągnąć zdecydowanie. No ja też właśnie muszę szyję zrobić, bo patrz. Aha! Fajne są te pomadki, bo one nie zastygają. Tak. Więc są takie trochę jak podkład, tylko brzydki kolor. Z drugiej strony czuję się trochę jakbym była w sporym gimnazjum albo w liceum. Podkłady drugeryjne były w takich kolorach, że po prostu kto to wymyślił. Tak, ja pamiętam, używałam chyba z Garniera takiego podkładu i miał trzy kolory. I wszystkie trzy były za ciemne. Tak. I ja jeszcze wtedy nie ogarniałam, że trzeba malować szyję, więc tu miałam takie odcięcie, dosłownie. No, to są te czasy. Teraz mam wrażenie, że wszyscy wszystko wiedzą. Dziewczynki tak. Moje na przykład na obozie, 12 lat, super make-up. Tak. Miałam takie... Inaczej się patrzyło w ogóle na kosmetyki, na przykład, że były za drogie dla mnie wszystkie. Tak! Tak! Że podkład za 60 zł to była po nie prostu... Ma opcji! Tragedia, nie no ma kto opcji. Za to tyle płaci? Nie. A teraz tutaj Sephora. Tak! I tak, no ten Fenty to może sobie kupię. Naprawdę, no przecież teraz podkład kosztuje przed 180 zł. Tak. Dobra, ja wyglądam po prostu jakby mnie oparzyło słońce. Taka jesteś sunkist. No! Bym powiedziała. I jeszcze wyglądam jakbym była spocona przez ten rozświetlacz tutaj. No to dlatego tak idealnie wakacyjnie, słuchaj. Ja uważam, że to ma wakacyjny vibe. O Boże, gdybym tak wyszło do ludzi, tragedia. Dobra, uwaga, mamy... rozświetlenie buzi, rozświetlacz. A, tego nie było, właśnie. Błyszczyk! Okej! Okay. To może się udać. Okej, okay, błyszczyk. No tu mam jeszcze błyszczyk brązowy, jakby się trafił jako bronzer. Sprytnie, jak się ten... No ja tu się trochę przygotowałam, tylko ja nie mam też aż tak dużo kosmetyków. Ej, powiem ci, że podoba mi się to, bo to jest takie soczyste. Mokre, no. W Azji tak robią, że właśnie używają takich mokrych produktów typu na przykład, nie wiem, coś a la wazelina. Sobie też nałożyłam trochę na powiekę. No właśnie, ja też sobie robię. I potłuk odbrwiowy sobie tu doklepię. Na powiece bardzo ładnie to wygląda. No cóż, nie polepszyło, ale nie pogorszyło nie też pogorszyło. Mojej sytuacji. Tak. U mnie zdecydowanie też jest takie, że daje coś fajnego, a nie, jest, nie uratowało sytuacji, ale jeszcze podbrew sobie powiedzmy. Pozytywów to trochę mi to zmyło ten podkład z ust, więc prześwituje trochę mój kolor. Cała moja twarz to jest jedna wielka plama. Przez ten podkład obrzydliwy. Trzy rzeczy jeszcze zostały. Usta. Dobra, no to zobaczmy. No możemy uratować naszą sytuację, albo możemy ją skiepścić. No, może być puder, ale zobaczmy. Bronzer. O, mam dokładnie ten sam co ty, no. Idę tylko, patrz. On jest taki... szarawy. O kurczę, on nie jest jeszcze gorszy niż ten podkład. Czekaj, muszę uratować sytuację. Bo jest chłodny, wyglądał jak trup. Ten powinien być lepszy, ale zobaczmy. Staram się nie wklepać bronzeru takiego... Nie, on nie będzie lepszy. Że... Nie będzie? Mm-mm. O Jezu, jaki to jest brzydki No bardzo, to ja... Nie... Próbuję bronzer. Zobaczymy, czy ma w pudrze. On powinien być lepszy. Przyciemnia trochę. No jest trochę lepiej, czyli znaczy, że jest cieplejszy. Dobra, z tym mogę żyć. Znaczy nie wyszłabym tak na ulicę, to na pewno. Ale jest lepiej niż było. Ale czuję się taka tłusta. Tak, to przez ten błyszczyk mi się wydaje na tych policzkach. I przez to, że nie miałyśmy żadnego pudru ani nic takiego w zasadzie. Krycie cieni pod oczami. O, czyli teraz jest szansa. Na korektor. Mamy dwie karteczki. Róż. Nie. No dobra, czyli róż. Nie wiem, czy wziąć sobie róż w płynie. Po prostu użyję tego sticka.
A ja chyba sobie pudrowego użyję, tak szczerze mówiąc. O, ale poczekaj, jest teraz taki trend właśnie z różem pod oczami. Pod oczami, no. Można okay. zrobić taki wampirzy look. Aha, dobra, idziemy w to. Słuchaj, to jest to. To jest dokładnie to. Wszystko jest zamierzone. Natomiast róż na niedoskonałości chyba sobie odpuszczę. Ja po prostu stwierdzę, że nie mam niedoskonałości. Tak, tak. Dobrze przykrycia. Ja po prostu jestem zadowolona z mojego looku. Tak. Serio, jakby nas spaliło słońce. Nie, wyglądam jakbym była bardzo chora. No, więc... mojej sytuacji już nic nie uratuje, więc załóżmy, że po prostu bardzo chciałam zrobić look na Halloween. Mhm. Lekko trupi. No jakbyśmy nagrywali to w październiku. Przy czym myślę, że na koniec możemy upudrować to po prostu pudrem. Już sobie zróbmy taką przysługę. A, taka przyjemność na koniec. No. Żeby chociaż tą strefę te. Chociaż tą strefę twarzy. Chociaż tą twarz, żeby już czymś przykryć. No cóż, zostało nam pomalowanie brwi korektorem. A poczekaj, ty miałaś ten ciemny korektor. Tak! Dokonturowałeś, to tak. Już ja nie pożyczę. Serio, będzie po prostu całe brązowe. Tak, tak. Miałam sobie korektor. Biorę sobie taki ścięty pędzelek. O, ej, powiem ci, że nie jest najgorzej. No nie, u mnie na włoskach ten korektor nie wygląda dobrze. No to ja mam trochę jaśniejsze, ale o dziwo są bardziej wypełnione. Czyli wiesz, coś tam się... U ciebie to jakoś lepiej wygląda. No, ale się starałyśmy i staramy nadal. Nie, no ja naprawdę się starałam. No. Ale to też chyba wychodzi to, że ty masz lepszy skill makijażowy po prostu. Mam ciemniejszą karnację, więc może też to wiesz. Uratowało trochę, no. Tak, że do tych ciemniejszych właśnie podkładów, w sensie pomadki, może po prostu troszeczkę lepiej wygląda. Wyglądam jak Karyna, po prostu. Ej, trochę tak. Chociaż gdyby nie ten róż, to nawet bym powiedziała, no to był mój błąd po prostu, że wzięłam ten pudrowy, a nie ten. Pudrowy, no. Bo tutaj mi się tak w miarę połączyło to świecące ze świecącym, tak, wiesz? Tak, i on chyba nie ma aż takiej pigmentacji. No, no tak. Myślę, że zdecydowanie wyglądasz lepiej niż ja. Dobra, czy chcemy to przypudrowywać, czy myślisz, że tak zostawiamy? Ja myślę, że nam się należy. Ja też myślę. To jest nasze prawo. I teraz od razu taka zmiana, no, wiesz? Tak, powinniśmy zrobić cięcie i wrócić z takim pięknym make-upem i tak wow, ten puder wszystko zmienił. W sensie nie żeby coś, ale wyglądam jeszcze bardziej trupio, dlatego że po prostu się nie świecę teraz i nie widać tego życia w mojej twarzy. I trochę chyba ten puder nawet popsuł, bo mam wrażenie, że on był o wiele jaśniejszy. Dobra, no to co? Ja już jestem na przykład ready. Ale ty w miarę spoko wyglądasz. Powiedzcie, że gdyby nie te usta... U ciebie gdyby nie ten róż. A powiem ci, że róż zwraca większą uwagę. W sensie, jak na ciebie patrzę, to tak właśnie to, co najbardziej się wybija, to ten róż. A u mnie, no mi się wydaje, że ten puder tak trochę jakby dziwnie zrobił, bo on jest za jasny. Tak, tak, no. I do tego podkładu i bronzera wszystkiego, to zdecydowanie on tutaj... jakoś tak nie ogarnął się. I usta też mi się wydaje, żeby przeszły. No może jakbym miała normalny makijaż, to w miarę. Tak, to wtedy byłoby takie, no trochę za chłodne, ale jest okej. Starałyśmy się, dobra? Zawsze. Naprawdę. Ja się naprawdę starałam, to były po prostu moje głupie wybory i nasze głupie losowania. Jeśli byście chcieli więcej challenge z Agnieszką, to zostawiajcie łapeczkę w górę. Może z doświadczeniem będzie mi szło coraz lepiej. Taką mam nadzieję przynajmniej. Jeśli w ogóle lubicie taki content beauty, to dawajcie znać w komentarzu, co byście jeszcze chcieli u mnie zobaczyć. A tymczasem dziękujemy wam takie piękne za oglądanie. Wpadajcie na kanał do Agnieszki, gdzie pojawi się zamiana kosmetyczek ze mną. Będziecie mogli zobaczyć tam mniej więcej taki makijaż, który robię na co dzień, bo takiego filmu jeszcze u mnie nie było. Okej, okay, no to nice. Tak, więc jeśli jak ktoś chce zobaczyć, to zapraszam do Agnieszki, a tymczasem żegnam się. Do zobaczenia. Bye.